Dobry den. Dziś witam się z Wami w języku czeskim, dlatego że właśnie w Czechach się znajdujemy. Konkretnie jesteśmy w kraju karlowarskim i w jednej z jego urokliwych miejscowości, w miejscowości Cheb, która słynie z nietypowej zabudowy, którą możecie zauważyć m.in. za moimi plecami. W Karlowych Warach i okolicach jest sporo takich różnych ciekawych miejscowości, ale starczy tego gadania, przejdźmy już do gotowania. Dziś pokażę Wam, jak przygotować czesneczkę, czyli zupę czosnkową. W Czechach jest to taka klasyka, najczęściej jedzona jest zimą, ale mi lato i piękne słońce nie przeszkodzi w jej przygotowaniu. Aby czeską zupę czosnkową przygotować, potrzebny oczywiście będzie czosnek. Poza tym chleb. Możecie wykorzystać chleb czerstwy, dlatego że przygotujemy z niego grzanki. Anglicka slonina, czyli u nas po prostu boczek. Najlepiej wykorzystać boczek, który będzie surowy i wędzony. Poza tym ziemniaki. Smalec do smażenia, jeśli smalcu nie macie, możecie wykorzystać po prostu olej roślinny oraz przyprawy. Wykorzystamy kminek, który w Czechach jest bardzo popularny i jest dodawany do wielu dań. I tutaj warto zaznaczyć, że chodzi o kminek, a nie kmin. Poza tym pietruszka oraz majeranek, bulion, najlepiej jeśli będzie to bulion skóry, ale może to być również jakikolwiek inny bulion, odrobina soli oraz pieprzu i jajka. Czasem wykorzystywany jest również ser, ja sera akurat dziś nie mam, ale jeśli chcecie, to również z serem tą zupę podać możecie. Przygotowanie zupy czosnkowej rozpoczynamy od przygotowania grzanek. W tym celu smalec rozpuszczam na patelni. A czerstwy już nieco chleb kroję w kostkę, która będzie miała około centymetra. Kiedy chleb jest już pokrojony w kostkę, przerzucamy go na rozgrzaną patelnię, a następnie podsmażamy, tak aby uzyskał taki złoto-brązowy kolor. W międzyczasie możemy rozpocząć krojenie boczku. Boczek najlepiej pokroić w taką kostkę, która również będzie miała około centymetr na centymetr. Po chwili nasze grzanki są już pięknie podsmażone, są złoto-brązowe, ale nie są jeszcze przypalone. Właśnie takie grzanki będą idealne. I teraz możemy przerzucić je sobie do miseczki, z której będziemy później z nich korzystać. Teraz w garnku, w którym będziemy przygotowywać naszą zupę, pora rozpuścić kolejną łyżkę smalcu. Jeśli smalcu nie macie, to tak jak wspominałem, możecie wykorzystać po prostu zwykły olej roślinny. Do garnka dodajemy również pokrojony wcześniej boczek. Teraz pora zająć się ziemniakami. Ziemniaki w tej zupie nie występują zawsze, ale są takim fajnym dodatkiem, który sprawia, że jest ona jeszcze bardziej syta. Jeśli chodzi o ziemniaki, to je po prostu sobie obieramy, a następnie kroimy w kostkę, która będzie miała około 2 cm. Gdy ziemniaki są już obrane i pokrojone, pora wrzucić je do garnka, w którym już znajduje się boczek. Do boczku oraz ziemniaków dodajemy kminek oraz odrobinę soli. Teraz to wszystko mieszamy, a następnie na takim dość dużym ogniu podsmażamy przez około 4-5 minut. Jeśli chodzi o ziemniaki, to mają być one bardzo lekko podsmażone, to nie mają być frytki. I jeśli chodzi o ich proces obróbki termicznej, to one jeszcze będą gotowane, więc tutaj nie musimy się o nic martwić. Teraz dodaję do tego przeciśnięty przez praskę ząbek czosnku, a następnie podsmażam przez około 30 sekund. I w tym momencie, gdy czuję już bardzo ten czosnkowy zapach, pora dorzucić do tego wszystkiego bulion. Zupę dokładnie mieszamy, odrywając przy tym wszystko, co zgromadziło nam się na dnie. Te złote elementy będą stanowić o smaku naszej zupy. I teraz zupę możemy przykryć, a następnie gotować przez około 15 minut. Do tego czasu ziemniaki powinny być już w pełni gotowe i powinny zmięknąć. Jadąc do Czech, upewnijcie się, czy na pewno wybieracie się właśnie do Czech, ponieważ Czechy, a właściwie Republika Czeska, podzielona jest na trzy historyczne krainy i tylko jedna z tych krain to są Czechy właściwe, inaczej nazywane Bohemią. Kraj karlowarski oraz Cheb, w którym w tym momencie się znajdujemy, właśnie są częścią tych Czech właściwych, czyli Bohemii. Po 15 minutach gotowania ziemniaki całkiem zmiękły. Pora teraz dodać czosnek. Jego znów będziemy przeciskać przez praskę. I po dodaniu czosnku gotujemy to wszystko maksymalnie 2-3 minuty.
Im dłużej będziemy to wszystko gotować, tym zupa będzie bardziej intensywna. Jeśli chodzi o ilość czosnku, to ja teraz dodaję jeszcze 5 takich dość pokaźnych ząbków, ale jeśli boicie się, że wasza zupa będzie zbyt intensywna, to lepiej tego czosnku dodać nieco mniej. Po około 2 minutach pora na dodanie do zupy jajka. Ja wykorzystuję 2 jajka, ale jeśli chcecie jajka, możecie pominąć. Jajka wlewamy do gotującej się zupy, którą cały czas mieszamy. Jajko w zupie ścina się momentalnie i teraz możemy wyłączyć naszą kuchenkę i doprawić zupę. Rozpoczynamy od majeranku oraz pietruszki. Jeśli macie pietruszkę świeżą, to wykorzystajcie pietruszkę świeżą. Następnie zupę próbujemy i sprawdzamy, czy potrzebuje jeszcze soli oraz pieprzu. Po doprawieniu zupę przelewamy do miseczki i od razu podajemy. Przed samym podaniem posypujemy ją jeszcze grzankami, które przygotowaliśmy wcześniej. Jeśli chcielibyście przygotować tą zupę w wersji z serem, to ser żółty pokrojony w kostkę możecie rzucić na dno miseczki. Możecie również rzucić go razem z grzankami. Ten ser fajnie się roztopi i będzie bardzo dobrym dodatkiem do tej zupy. Jeśli chodzi o zupę czosnkową, to jest ona niesamowicie aromatyczna. Jest niesamowicie syta i niesamowicie rozgrzewająca. Tutaj, mimo że nagrywam na zewnątrz i jest całkiem spory wiatr, ja bardzo, bardzo dobrze czułem zapach tej zupy. Próbowałem ją, jest ona niesamowita i mam nadzieję, że również wy spróbujecie tej zupy, czy to podczas podróży do Czech, czy takiej zupy, którą przygotujecie samodzielnie w domu. Mam nadzieję, że będzie ona wam smakować. Napiszcie mi proszę w komentarzu, jakie są wasze wrażenia. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami TopGara, to zostawcie również suba. Dzięki, cześć!